Po powrocie do Polski zamieściliście dwie pary zdjęć. Przed i po. I ja muszę o to zapytać, chociaż wiem, że na spotkaniach też jest pan o to pytany. Gdzie są pańskie włosy wyhodowane w trakcie podróży? Znaczy one, pierwsza ich część to została w Kazachstanie, bo tam było po raz pierwszy raz je obciachałem. A później zostały gdzieś w okolicach, ze dwie stacje przed Kabatami, mniej więcej. Pamiętam taką rzecz, że ludzie się pytali, jak się będę czuł, jak ci w ogóle z tymi włosami. Ja pamiętam, że pierwszą rzecz, którą usłyszałem, to było to, że słyszę głośniej samochody. Wreszcie zacząłem lepiej słyszeć i jest mniej problemów. Także naprawdę uważam, one były super były w podróży, ale też jakoś nie cierpiałem nad pożegnaniem się z nimi. Zatem te włosy to wyznaczały długość naszej podróży. W pewien sposób, więc przy następnej podróży zapuszczamy znowu, nie? Tak, na pewno. Wróciliście do Polski mniej więcej półtora roku temu. W tym czasie, już po powrocie, spotykaliście się z ludźmi na wielu festiwalach podróżniczych, na spotkaniach, które są związane jakoś z turystyką. Teraz wydaliście książkę, dzisiaj jest oficjalna premiera, bo książka właśnie się ukazała i dopiero od dzisiaj można ją kupić na targach książki. Jak to jest, że po praktycznie już 4 latach niemal życia takiego zwariowanego dosyć, bo najpierw 2 lata, 5 miesięcy podróży, potem prawie 1,5 roku życia w biegu, teraz jak wy teraz będziecie żyć? W ogóle da się normalnie tak na co dzień iść do pracy na 9, wrócić po 17? No nie jest to takie łatwe, ale człowiek też w podróży uczy się adaptować do wszystkich możliwych sytuacji i do tej takiej spokojniejszej też jakoś tam się zaadaptowaliśmy, co nie znaczy, że nie mamy marzeń, planów i nie myślimy każdego dnia, jak tylko się obudzimy o kolejnej podróży. I chyba z tego to już się człowiek nigdy nie wyleczy, więc... Tak, taka teraz byle jesteśmy... Dalej. Teraz jesteśmy, jak to Marta wspomniała, chyba w którymś wywiadzie takie troszkę kundelki, no bo nie możemy jakby wymazać tych 2,5 roku podróży, które się bardzo mocno gdzieś zakorzeniły w naszych głowach. No i takiego też faktu, że trzeba tutaj żyć i funkcjonować, więc jesteśmy naprawdę takimi, jak to Marta określiła, troszeczkę mieszańcami, kundelkami. I staramy się jakoś żyć, ale tak jak Marta też podsumowała, ta mieszanka nam bardzo dobrze wychodzi. To jest jakby bardzo dobrze dla naszego ducha i głowy. Taka pozytywna równowaga. Nie jesteśmy zaszeregowani w żaden sposób. Staramy się być każdym po trochu. Swoją podróż relacjonowaliście na bieżąco na blogu. Teraz ukazała się książka. Jaka jest różnica między opowiadaniem w książce, a takim zapisywaniem na bieżąco w internecie? Czy część tego, co w internecie się znalazło, przenieśliście do książki, czy trzeba to było zrobić zupełnie inaczej? No na pewno dzięki temu, że prowadziliśmy bloga, to wiele rzeczy byliśmy w stanie odtworzyć w pamięci, bo po 2,5 roku, zaczynając od zera, pewnie część by umknęła. Także ten blog był taką naszą pamięcią. Natomiast pisząc książkę, staraliśmy się też przekazać w dużo większym stopniu niż podczas pisania bloga, co czuliśmy, jak to jest żyć w drodze, bo znaleźć się w określonym miejscu na ziemi może w zasadzie każdy, kupić sobie bilet lotniczy i pojechać do Kambodży, do Meksyku, ten świat zmalał pod tym względem, ale to, co dzieje się w głowie człowieka, który 2,5 roku szwenda się po ziemi, no to jest coś, co być może nie każdy przeżywa i być może chciałby też przeczytać troszeczkę informacji o tym, jak to jest. I na pewno na blogu tego nie było, a w książce staraliśmy się trochę tutaj tego rąbka tajemnicy uchylić. Tak, no nie jest to, ta książka też nie staraliśmy się, żeby to był poradnik czy przewodnik. Raczej jest tam wybrany zbiór różnych historii, które się nam przytrafiły. Historii często śmiesznych albo czasem wypadkowo strasznych. Natomiast no mówię, nie jest to odklepywanie, tego dnia wyjechałem, zrobiłem, zacząłem. Tutaj był pomysł taki bardziej na to, żeby się podzielić właśnie z ludźmi, co tam się w naszych głowach dzieje, jak sobie radzimy z różnymi śmiesznymi rzeczami, które nam się po prostu po drodze przydarzają. No i żeby po prostu z nami się przejechali jeszcze raz dookoła. Tak, no to jest nasz jakby cel, że po prostu jakby mogli wsiąść jeszcze raz z nami w wycieczkę, właśnie w tą książkę się usiąść i po prostu razem z nami ruszyć jeszcze raz w tą podróż. Myślę, że
Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.